Zagadnienie lekkie, bo głównie będę mówił o kwestiach związanych ze sprawami odsetkowymi, z naliczaniem, pobieraniem odsetek. Wydawałoby się, że rzecz prosta, a okazuje się, że niekoniecznie. Do tego stopnia, że mieliśmy tutaj również w tych zagadnieniach orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który odnosił się do interpretacji naszych przepisów właśnie w zakresie, również w kontekście jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie naliczania odsetek, więc okazuje się, że tak naprawdę tylko pozornie to zagadnienie jest proste. Moje założenie jest takie, że chciałbym ten temat, mieszcząc się oczywiście w czasie, jaki tutaj mam, przedstawić bez zbędnego wgłębiania się w jakieś rozbudowane interpretacje i zagadnienia natury teoretyczno-prawnej czy dogmatycznej. Chciałbym przedstawić konkretne wnioski, jakie wynikają, myślę, z orzecznictwa, z dyrektywy i, mówiąc najogólniej, z przepisów. Tytułem wstępu no, trzeba sobie powiedzieć dwa zdania o samej zasadzie terminowej realizacji zobowiązań, która tutaj już została zasygnalizowana. To zasada no, wydaje się zupełnie natury podstawowej, nie mniej wyrażona, również jednoznacznie przepisami. Zasada podstawowa, no bo warunkuje, można powiedzieć, bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, niezależnie od tego, czy mówimy o relacjach B2B, czy o relacjach między przedsiębiorcami a organami publicznymi, w tym jednostkami samorządu terytorialnego. Ta zasada jest wprost wyrażona w ustawie o finansach publicznych. Mówiąc o terminowej realizacji zadań, mówimy, co tutaj jest istotne, również o terminowym dokonywaniu wydatków, czyli terminowej zapłacie wynagrodzenia. Z drugiej strony w ramach systemu finansów publicznych ta zasada jest odpowiednio sankcjonowana. I to jakby dwuaspektowo, bo z jednej strony w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych mamy czyny, które stanowią podstawę sankcjonowania działań polegających na niewykonywaniu w terminie zobowiązań. Tutaj mamy dwa takie przepisy, artykuł 16 i artykuł 14, które troszkę inaczej konstruują znamiona tych czynów w zależności od tego, czy mówimy o nieterminowym regulowaniu, mówiąc najogólniej, składek ZUS, czy też innych zobowiązań. Sama ta konstrukcja jest, można powiedzieć, dyskusyjna, można o niej przygotować odrębne wystąpienie, ale nie to jest moim przedmiotem mojego wystąpienia. Natomiast drugi aspekt, w jakim mamy tutaj sankcjonowanie kwestii zasady, kwestii terminowej realizacji zobowiązań, to jest też niedochodzenie pewnych należności. Czyli z jednej strony wprowadzamy odpowiedzialność za nieterminowe regulowanie zobowiązań, które może skutkować zapłatą odsetek i częściowo zapłata odsetek jest tutaj warunkiem tej odpowiedzialności, a z drugiej strony, patrząc w odmiennym kierunku, jeżeli nie będziemy dochodzili odsetek, które są dla nas należne, również narażamy się na odpowiedzialność, czyli kwestia tego, jak ustalać te odsetki, w jakiej wysokości, w jakich terminach, od jakich terminów je liczyć i czy w ogóle je liczyć, no ma tutaj fundamentalne znaczenie, niezależnie od tego, czy jednostka występuje w charakterze wierzyciela, czy w charakterze dłużnika, to z perspektywy potencjalnej odpowiedzialności jest istotne. Więc pojawia się pytanie, pierwsze zasadnicze, jakie terminy wykonania zobowiązań są wiążące. Najprostsza odpowiedź, jaka się nasuwa, to oczywiście mówimy o terminach określonych umową i na gruncie samego kodeksu cywilnego no rzeczywiście można by wysnuć wniosek, że mamy swobodę umów, więc strony mogą regulować terminy zapłaty zobowiązań w taki sposób, jaki same uznają za zasadne, co oczywiście otwiera nam drogę do tego, że w sytuacji nierówności stron, przewagi choćby ekonomicznej jednej ze stron, no, może dochodzić do pewnych patologii i narzucania no, nadmiernie długich terminów płatności, negatywnie wpływających na płynność finansową kontrahenta i sprowadzających się w istocie do tego, że strona silniejsza korzysta z kapitału, nieodpłatnie korzysta z kapitału swojego kontrahenta. Mogą być sytuacje, w których termin w ogóle nie jest określony. Takie sytuacje się zdarzają. Raczej jest to marginalne zjawisko, myślę, w przypadku, ile w ogóle występuje, w przypadku jednostek samorządu terytorialnego i organów administracji publicznej. Wówczas taką sytuację kodeks też reguluje, wskazując, że wtedy stosujemy termin wynikający z wezwania do
zapłaty. Czyli wzywamy dłużnika do zapłaty, określamy mu termin i on jest wiążący, jeżeli nie ma innego terminu wynikającego czy to z umowy, czy ze zwyczaju. No też zwyczaje raczej rzadko określają nam terminy płatności. To jest też istotne pod kątem przedawniania się zobowiązań, ponieważ fakt, że termin płatności nie jest określony, nie będzie nigdy skutkował tym, że zobowiązanie nie ulega przedawnieniu, ponieważ terminy przedawnienia w przypadku braku konkretnego terminu liczymy w taki sposób, że zakładamy, ustalamy, kiedy najszybciej wierzyciel mógł rozpocząć działania zmierzające do dochodzenia wierzytelności i od tak ustalonej daty liczymy termin przedawnienia, co oczywiście często może być sporne. Ale tutaj kompleksowo przepisy kodeksu cywilnego odnoszą się zarówno do sytuacji, gdy termin był określony, wskazują, że mamy tutaj swobodę, jak i regulują sytuację, kiedy termin nie został określony. Ustawodawca to na poziomie, można powiedzieć, unijnym ten problem został dostrzeżony. Zauważono, że rzeczywiście może dochodzić do nierówności stron i pewnego nadużywania pozycji w dyktowaniu terminów płatności. Stąd pojawiła się ustawa, którą tutaj na razie nazywam ustawą antyzatorową, która wprowadziła pewne górne terminy, maksymalne terminy płatności, jakie można sobie w umowach wprowadzić. Terminy, o których ja tu będę mówił, to już są terminy stricte dotyczące relacji z organami publicznymi, czyli również jednostkami samorządu terytorialnego, bo osobno w tej ustawie określone są terminy płatności dla relacji B2B, ale o nich tutaj nie mówimy. Na razie w skrócie mamy w tej ustawie antyzatorowej dwa terminy. Jeden termin to jest termin 30-dniowy, drugi dla podmiotów leczniczych termin 60-dniowy, czyli mamy już tutaj pewne ograniczenia, jeśli chodzi o maksymalne terminy płatności. Drugie pytanie z tych wstępnych to jest, co się dzieje w sytuacji, gdy przekroczymy ustalone terminy płatności. Oczywiście pierwsza rzecz, pierwszy skutek następuje wymagalność roszczenia, czyli wierzyciel może skutecznie go dochodzić na drodze sądowej. Skutecznie oczywiście z perspektywy terminu płatności, bo mogą być inne okoliczności, które stoją temu na przeszkodzie. Natomiast przekroczenie terminu skutkuje wymagalnością i możliwością dochodzenia. Druga grupa skutków to jest możliwość dochodzenia odsetek. I to będzie przedmiotem mojej dalszej wypowiedzi i wokół tego zagadnienia się skupię. Bo jest pytanie, jakich odsetek? Czy odsetek ustawowych, tych, o których mowa w kodeksie cywilnym, czy może odsetek, o których mowa właśnie w ustawie wspomnianej już, ustawie antyzatorowej. I tutaj rzeczywiście pewne problemy mogą się pojawiać. Natomiast z innych skutków na pewno czasem może przekroczenie terminu skutkować podstawą do rozwiązania umowy, na przykład odstąpienia od umowy, o czym tutaj nie będę mówił. Na gruncie podatkowym otwiera to często drogę do stosowania tak zwanych ulg na złe długi obecnie zarówno w podatku dochodowym, w podatkach dochodowych, jak i w podatku od towarów i usług. Można, mówiąc najbardziej ogólnie, cofnąć skutki podatkowe rozliczenia przychodów, których nie otrzymaliśmy na skutek braku zapłaty po upływie określonego czasu. Natomiast to, co warto też odnotować, bo tutaj w praktyce spotykane są błędne konstrukcje umów, na pewno przekroczenie terminu płatności nie może być podstawą do naliczenia kary umownej. Kara umowna może być zastrzeżona tylko na wypadek niezrealizowania świadczenia o charakterze niepieniężnym, natomiast na pewno nie może być zastrzeżona dla świadczenia pieniężnego. Tutaj właśnie odpowiednikiem kary umownej są odsetki. I tutaj trzeba uważać, ponieważ często ta kara umowna zdarza się, często, to może zbyt mocno powiedziane, ale zdarza się ciągle w praktyce, pomimo że Sąd Najwyższy to zagadnienie już rozstrzygnął w 2019 roku, że ta kara umowna za opóźnienie w płatności jest przemycana pod płaszczykiem zupełnie innego zdarzenia w postaci odstąpienia od umowy na wypadek niedokonania zapłaty. Kiedyś to budziło wątpliwości, czy za co właściwie ta kara umowna jest zastrzeżona. No i jest podjęta uchwała Sądu Najwyższego, w której rozstrzygnięto, że przekroczenie tego, że odstąpienie na skutek braku zapłaty nie może być sankcjonowane karą umowną, bo w istocie byłaby to kara za niedokonanie w terminie zapłaty. Tutaj na takie szczegóły trzeba uważać. Przechodząc już do kwestii ustawy antyzatorowej, to jest tak naprawdę ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Jest to ustawa, która stanowi implementację dyrektywy. Tak jak powiedziałem, jest to problem, który został dostrzeżony na poziomie unijnym jako problem, który wpływa na realne funkcjonowanie rynku wspólnotowego, rynku unijnego.
jest właśnie związane z nadużywaniem pozycji, szczególnie przez dużych przedsiębiorców. Niemniej ustawa dotyka nie tylko relacji B2B, ale właśnie również relacji z organami publicznymi, gdzie wprost wyodrębnione są przepisy zarówno w ustawie antyzatorowej, jak i w dyrektywie odnoszące się właśnie do relacji przedsiębiorców z organami publicznymi. Tytułem wstępu do tej ustawy istotne jest poznanie motywów, skąd właściwie ta regulacja się wzięła. Te motywy, biorąc pod uwagę, że podstawą naszych regulacji jest dyrektywa, są niezwykle istotne, ponieważ o ile u nas w krajowym porządku uchwalamy ustawę i nigdzie w uzasadnieniu ustawy ewentualnie podajemy motywy, ale one nie mają aż tak istotnego znaczenia jak sam tekst przepisu. W prawie unijnym bardzo duże znaczenie mają motywy, które są częścią, integralną częścią aktu prawnego, tutaj dyrektywy, bo one naświetlają nam kierunek interpretacji i one też mają istotne znaczenie przy interpretacji naszych przepisów, które są nie do końca precyzyjne, tak można powiedzieć. Jeżeli chodzi o motyw w zakresie objęcia organów publicznych tymi regulacjami, to jest motyw 23. On jest tutaj podany na slajdzie. Natomiast można to streścić do tego, że w istocie dostrzeżono, że organy publiczne są nieco lepszej pozycji kontraktowej niż przedsiębiorcy, którzy wykonują jakieś świadczenia na rzecz tych organów. Mają lepszy dostęp do, taki przynajmniej jest wskazany motyw, lepszy dostęp do finansowań, nie są skazani na konieczność budowania trwałych relacji z partnerami biznesowymi. Szereg tego typu okoliczności wskazanych, wskazujących na przewagę kontraktową, a tym samym na konieczność narzucania terminów, które już w dyrektywie na poziomie motywów określono jako 30 dni i maksymalnie w niektórych sytuacjach 60 dni. Jeszcze odrębnie odniesiono się do kwestii sytuacji w ochronie zdrowia, to jest motyw 25, czyli to, co u nas jest wyodrębnione, ta grupa podmiotów jako podmioty lecznicze, gdzie wskazano, że ta grupa podmiotów z kolei znajduje się w specyficznej sytuacji, gdzie musi borykać się z dosyć wysokimi wydatkami, które w celach ogólnospołecznych muszą być ponoszone, a jednocześnie często trudno jest w tych podmiotach o zachowanie płynności finansowej, tak to można streścić. Stąd tutaj przyjęto, że ten maksymalny termin może być domyślnie wydłużony do 60 dni, czyli dwukrotnie dłuższy niż dla innych podmiotów. Przechodząc już do konkretnych rozwiązań z tej ustawy, trzeba sobie powiedzieć, kiedy ona znajduje zastosowanie, ponieważ to nam będzie determinowało to, kiedy mówimy o odsetkach, które są uregulowane w tej ustawie, a kiedy o odsetkach, które są uregulowane w kodeksie cywilnym. Tutaj mamy dwa takie kryteria. Ta ustawa znajduje zastosowanie do transakcji handlowych, to jest takie kryterium przedmiotowe, których stronami są, i tutaj upraszczając to, co jest rozbudowane w ustawie, z jednej strony w zakresie interesującego nas zagadnienia przedsiębiorcy, a z drugiej organy publiczne w języku dyrektywy, a w naszym języku podmioty, o których mowa w artykule 4, 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, czyli podmioty publiczne, zamawiający sektorowi i zamawiający subsydiowani. W artykule 4 mamy m.in. jednostki samorządu terytorialnego, czyli ta ustawa do tego typu relacji z jednostkami samorządu terytorialnego również znajduje zastosowanie, o ile taka jednostka jest stroną transakcji handlowej. Ważne ograniczenie jest takie, że ustawa już nie znajdzie zastosowania tam, gdzie mamy organy, podmioty publiczne, czyli dwie jednostki samorządu terytorialnego po dwóch stronach umowy. Zawsze jedną stroną umowy musi być przedsiębiorca, żeby ta ustawa znalazła zastosowanie. Jeżeli mówimy o relacji między organami publicznymi, to tam możemy się poruszać w sferze odsetek regulowanych przepisami kodeksu cywilnego, natomiast nie ma tutaj zastosowania ta ustawa antyzatorowa. Czym jest ta transakcja handlowa? No bo musimy wiedzieć, czym ona jest, żeby wiedzieć, kiedy mamy zastosowanie ustawy antyzatorowej. Ta definicja jest dosyć ogólna, ale zasadniczo też dosyć czytelna. Jest to umowa, której przedmiotem jest odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usługi. I na pewno jest to umowa, w której jest przewidziane wynagrodzenie, w której mamy usługę bądź dostawę towaru. Można się spotkać, gdzieś się spotkałem z takim komentarzem, że
Żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, czym jest dostawa towaru albo odpłatne świadczenie usług, powinniśmy sięgnąć do odpowiedniego zastosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, gdzie wprost też posługuje się pojęciem odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług. To nie jest dobry kierunek, ponieważ troszkę stawia sprawę na głowie. To raczej w odwrotną stronę działamy, to znaczy w pojęciach używanych w prawie podatkowym, jeżeli nie są tam zdefiniowane, zastanawiamy się, czy nie musimy sięgnąć do definicji z prawa cywilnego, bo przecież prawo podatkowe reguluje skutki w znacznej mierze zdarzeń, które są regulowane przepisami prawa cywilnego, raczej nie odwrotnie. Dlatego to nie jest dobry kierunek i zresztą myślę zbędny. Tak? Tutaj w mojej ocenie te pojęcia nie budzą jakichś szczególnie istotnych wątpliwości, kiedy mamy dostawę towarów odpłatną, a kiedy odpłatne świadczenie usługi. Tu jest jeszcze ważny dopisek, że tego rodzaju transakcja musi mieć miejsce w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, co też wyrzuca nam poza margines tej ustawy relacje z konsumentami. Ta nasza definicja transakcji handlowej jest tak naprawdę bardzo zbliżona do tego, o czym mowa w dyrektywie. Tutaj obok na slajdzie jest też wskazane, jak rozumiana jest transakcja handlowa na poziomie dyrektywy. I z czym mamy do czynienia w sytuacji, kiedy, jaki mamy skutek w kontekście naruszania terminów płatności, kiedy znajdzie nam zastosowanie ta ustawa? Otóż nabywamy prawo do odsetek określonych tą ustawą w momencie, kiedy po pierwsze termin został przekroczony, a po drugie wykonane zostało świadczenie. To jest też wbrew pozorom istotny dopisek. Te dwa warunki muszą być spełnione, żebyśmy mówili o nabyciu prawa do odsetek. Jeśli chodzi o termin i jego przekroczenie, jak już sygnalizowałem, zasadniczo mamy dwa terminy, 30 dni i 60 dni. Termin podstawowy, maksymalny, bo on może być krótszy, to jest 30 dni. Tam, gdzie mamy relacje z podmiotami leczniczymi, ten termin może wynosić 60 dni. Nie jest tu wymagane jakieś szczególne uzasadnienie dla takiego wydłużenia terminów, bo na przykład w relacjach B2B czasem można wydłużać terminy, tam regulacja jest bardziej elastyczna, ale to wymaga spełnienia dodatkowych warunków i uzasadnienia. Tutaj w przypadku relacji z organami publicznymi te terminy są określone, no można powiedzieć, sztywno, czyli 30 dni dla podmiotów leczniczych maksymalnie 60 dni. No, oczywiście istotne pytanie, od kiedy liczymy te terminy. Zasada podstawowa jest taka, że zasada podstawowa. Zależy to od tego, czy określiliśmy termin płatności w umowie, czy nie. No, w relacjach z podmiotami publicznymi raczej terminy mamy płatności określane w umowie i to raczej będzie jedyna sytuacja, przynajmniej powinna być to jedyna sytuacja, która występuje. I z kolei tutaj mogą być dwa przypadki. Albo znamy datę doręczenia faktury bądź rachunku, albo tej daty nie znamy, czy nie możemy jej ustalić. Jeżeli znamy tę datę, to ten termin biegnie od daty doręczenia faktury. Jeżeli nie znamy, to od daty dostawy towaru lub wykonania usługi. Tak samo będzie liczony termin, jeżeli termin nie został określony w umowie, to również w tym wypadku kluczowe znaczenie ma, kiedy została dokonana dostawa towaru lub kiedy wykonano usługę. Ustawa zabezpiecza interesy wierzycieli tutaj w ten sposób, że wprost wskazuje, że nie można umownie też określać terminu, który uznajemy za termin doręczenia faktury. Tak naprawdę w mojej ocenie również bez tego zapisku takie stanowisko byłoby prawidłowe. Na to też zresztą trzeba uważać w umowach, bo spotykane są tutaj różne konstrukcje, ale termin wystawienia faktury jest determinowany przepisami podatkowymi. Tutaj nie ma swobody stron w ustalaniu, kiedy my wystawimy sobie fakturę. To wynika z przepisów podatkowych, ustawy o podatku od towarów i usług, gdzie wprowadzona jest zasada, że co do zasady jest to 15 dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy lub wykonano usługę. Szereg wyjątków jest przewidziany, ale zawsze są to konkretnie określone terminy. I nie możemy w umowie sobie napisać, że my wystawimy sobie fakturę 3 miesiące po wykonaniu. Napisać możemy ją nawet tak wystawić, ale z perspektywy podatkowej będzie to działanie niewłaściwe i błędne. Nie wpłynie na to, kiedy nam powstaje obowiązek podatkowy i nie powinno też wpłynąć na to, jak liczymy terminy, bo przepis wyklucza możliwość manipulowania tym terminem wprost.
Czyli tutaj takie przypadki musimy sobie dwa uwzględnić. Warto jeszcze odnotować jedną rzecz, że dosyć świeże orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, dosłownie sprzed miesiąca, maksymalnie dwóch, wskazało, że w pewnych przypadkach za fakturę można uznać umowę. To bardzo szybko trafiło również do skarbówki, bo już teraz w prowadzonych postępowaniach dotyczących na przykład weryfikacji rozliczeń podatku VAT, weryfikują, czy skoro nie ma faktury, czy nie możemy uznać umowy za fakturę. Ale uważam, że to orzeczenie jest trafne na gruncie podatkowym, natomiast ono nie powinno wpływać w mojej ocenie na stosowanie tych przepisów, o których tutaj mówimy, no bo inaczej byśmy doszli do wniosku, że tak naprawdę ten termin płatności może być już w momencie zawarcia umowy określony, tak? Czyli że ten moment doręczenia faktury, ten pierwszy warunek naliczania odsetek jest spełniony już samym faktem zawarcia umowy. To tutaj na gruncie tych przepisów koliduje z ich celem, i to orzeczenie nie powinno tutaj nam wpływać na to, jak to przepis interpretujemy, ale myślę, że warto o tym wspomnieć, bo też praktyka uczy, że życie pisze zupełnie nieprzewidywalne scenariusze. Może się okazać, że w jakichś szczególnych sytuacjach to będzie właściwy sposób i uznamy, że sama umowa jest fakturą i jej doręczeniem. Pytanie, co się stanie, jak strony wpadną na pomysł, żeby zastrzec jednak dłuższy termin płatności, dłuższy niż 30 dni czy 60 dni. Ustawa w prosty sposób sobie z tym radzi, podobnie jak dyrektywa. Stosujemy ten termin, który wynika z przepisów. Czyli my sobie możemy wpisać, że termin to jest 90 dni, ale on i tak będzie wynosił odpowiednio 30 lub 60 dni w kontekście liczenia odsetek. Czyli to, że my zapłacimy zgodnie z umową po upływie 90 dni, nie zmienia faktu, że zapłacimy odsetki liczone odpowiednio w zależności od sytuacji po upływie 30 lub 60 dnia od początku naliczania tego terminu. Czyli tutaj ustawa od tej strony również zabezpiecza wierzyciela przed jakimiś umownymi nadużyciami. Odmienne klauzule zresztą będą nieważne. Pytanie teraz, jaka jest wysokość tych odsetek? Wiemy ogólnie, w jakich sytuacjach możemy je naliczać. Pytanie, jaka jest ich wysokość? I tu jest różnica między odsetkami oczywiście tymi przewidzianymi w ustawie antyzatorowej, a tymi przewidzianymi w kodeksie cywilnym. To, które są wyższe, a które niższe, tak naprawdę jest zależne od czasu, w jakim je sobie porównujemy, bo te odsetki zmieniają się, one są zależne na przykład tutaj od stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego, a że stopy są zmienne, to zmienna jest też wysokość tych odsetek. Obecnie na dziś, jeśli chodzi o odsetki ustawowe, tu mamy porównanie różnych typów odsetek, które funkcjonują w obrocie i widać, jakie są między nimi zależności. Jeśli chodzi o odsetki z kodeksu cywilnego, obecnie na dziś jest to 12,25%. Wszystkie te odsetki są w skali roku, przy czym maksymalne odsetki to jest dwukrotność tych ustawowych. Natomiast w ustawie antyzatorowej mamy dwie wysokości odsetek. Jedną dla podmiotów leczniczych, to jest niższa, czyli uwzględniająca motyw, o którym mówiłem, że sytuacja podmiotów leczniczych generalnie jest nieco gorsza, to z tego powodu obciążone są ryzykiem niższych odsetek w wysokości 14%, natomiast dla wszystkich innych podmiotów, czyli generalnie też jednostek samorządu terytorialnego, te odsetki wynoszą 16%. Można sobie to jeszcze porównać z odsetkami podatkowymi. No widać, że one mniej więcej tak naprawdę gdzieś oscylują wokół podobnych poziomów. To, co jakby Państwo widzieli na tym porównaniu, w przypadku kodeksu cywilnego mamy kategorię odsetek na przykład maksymalnych. Czyli strony mogą się umówić na odsetki wyższe niż te ustawowe. Dosyć, myślę, rzadko to występuje w obrocie i raczej nie występuje w relacjach z jednostkami samorządu terytorialnego. Natomiast strony mogą zawsze zwiększyć odsetki. Pytanie, czy można to samo zrobić z odsetkami z ustawy antyzatorowej. Jest to problem, na który ustawa jednoznacznie nie odpowiada. W mojej ocenie i w poglądach, jakich można się spotkać w komentarzach, jest to dopuszczalne, ponieważ celem i motywem, o którym mowa w dyrektywie tych przepisów, jest ochrona sytuacji wierzyciela, a więc
zastrzeganie wyższych odsetek, wyższych sankcji za przekraczanie terminów płatności, no z pewnością chroni interes wierzyciela. Z tego powodu należałoby to uznać za dopuszczalne. Pytanie drugie, jakie się pojawia, to czy jakbyśmy weszli głęboko w interpretację przepisów, które, tak jak mówiłem, no, chciałbym raczej unikać takich teoretycznych zagadnień, bo nawet czasu na to, przede wszystkim czasu na to nie starczy, to byśmy stwierdzili, że bardzo trudno jest odpowiedzieć na pytanie, czy obowiązuje przepis z kodeksu cywilnego, który limituje te odsetki do wysokości odsetek maksymalnych. Nie jest wykluczone, że moglibyśmy przyjąć, że nie ma takiego limitu, co oczywiście no, jest dosyć, powiedziałbym, wręcz antysystemowe, tak? No, dopuszczenie do tego, że odsetki nie mają górnego limitu. Dlatego raczej przyjmuje się, że ten przepis ma zastosowanie i że mają zastosowanie odsetki maksymalne, czyli nie możemy przekroczyć tego progu aktualnie 24,5%, aczkolwiek też możemy modyfikować te odsetki również w relacjach z organami publicznymi, odsetki z ustawy antyzatorowej. Warto podkreślić, że też ta wątpliwość bierze się między innymi stąd, że w przypadku regulacji dotyczącej odsetek w relacjach B2B to zagadnienie zostało wprost rozstrzygnięte. Brak jest jakiejkolwiek regulacji w tym zakresie w relacjach z organami publicznymi, stąd też między innymi ta wątpliwość. Natomiast to co dosyć pogląd, który jest dosyć tutaj jednolity, to jest jednak taki, że te odsetki właśnie ustawowe z kodeksu cywilnego i odsetki z ustawy antyzatorowej to są dwie odrębne, alternatywne konstrukcje, czyli ich nie kumulujemy. To nie jest tak, że możemy sobie naliczyć zarówno odsetki ustawowe na zasadzie kodeksu cywilnego, jak i odsetki z ustawy antyzatorowej, bądź też, że możemy naliczać odsetki ustawowe od zaległych odsetek ustawy antyzatorowej, bo takie pomysły też się pojawiły i to sądy ukróciły, czyli albo odsetki z ustawy antyzatorowej, albo odsetki z ustawy kodeks cywilny, nie kumulujemy ich. Stąd zawsze musimy ustalić, które tak naprawdę są właściwe. Teraz pytanie, jak się do tego jeszcze ma konstrukcja umowy, to znaczy, czy umową możemy zmienić to, które odsetki będą właściwe. Bardzo częstym zapisem, i to wręcz wydaje mi się powszechnym w obrocie, jest to, że strony jakby zapominają w ogóle o istnieniu odsetek w transakcjach handlowych i zastrzegają sobie odsetki ustawowe. Jest to taki domyślny, można powiedzieć, zapis, który funkcjonuje, że na wypadek opóźnienia wierzyciel jest uprawniony do dochodzenia odsetek ustawowych, czasem z jakąś modyfikacją do na przykład odsetek maksymalnych, ale raczej rzadko. I teraz pytanie, co jeżeli w umowie jednostka samorządu terytorialnego ma zapis, że wierzyciel może domagać się zapłaty, który jest przedsiębiorcą, może domagać się zapłaty odsetek ustawowych. Oczywiście dla gminy dobrze, jeżeli domaga się zapłaty odsetek ustawowych, no bo one przynajmniej na ten moment są niższe niż odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych. Nie trzeba na to zwracać uwagi, natomiast, bo nie leży to w interesie gminy, żeby domagać się zapłaty wyższych odsetek, więc krótko. I to tak naprawdę, i sądy też tak przyjmują, w takiej sytuacji mamy do czynienia z ograniczeniem swojego roszczenia przez wierzyciela. Bo pomimo tego, że w umowie mamy napisane, iż dochodzimy odsetek ustawowych, to powinniśmy dochodzić odsetek za opóźnienie w zapłacie w transakcjach handlowych. One wynikają z ustawy i nie mogą być modyfikowane na niekorzyść wierzyciela. No, wierzyciel może oczywiście sam ograniczyć zakres swojego roszczenia i sądy tak interpretują to, że w takiej sytuacji, kiedy domaga się zapłaty odsetek ustawowych, to tak naprawdę domaga się obniżonych odsetek w stosunku do tych, które mógłby dochodzić. Druga strona medalu jest taka, że chyba również sądy rzadko zwracają na to uwagę, bo nie poruszają tej kwestii wprost w uzasadnieniach. Jeżeli wierzyciel domaga się odsetek ustawowych, to takie po prostu zasądza jako odsetki ustawowe, więc też mam wrażenie czasem, że sądy jakby przechodzą nad tym do porządku dziennego, nie wnikając w ogóle w kwestię, o jakich odsetkach my tutaj mówimy. W niektórych przypadkach, czyli jakby konstrukcja umowy w zakresie takim, jakim mówi, że wierzyciel może dochodzić odsetek ustawowych, nie powoduje wyłączenia prawa do dochodzenia odsetek tych wyższych, wynikających obecnie z ustawy antyzatorowej. Druga sytuacja, która może wystąpić w związku z konstrukcją umowy, to jest sytuacja, w której mamy do czynienia z zapłatą z góry. Zapłata z góry będzie nam powodowała dosyć specyficzną sytuację, w której może powstać taki stan faktyczny, że częściowo będziemy naliczali
odsetki w przypadku niedokonania tej zapłaty z góry. Częściowo będziemy naliczali odsetki według kodeksu cywilnego. Powstanie taki skomplikowany, można powiedzieć, przypadek. A częściowo odsetki według ustawy antyzatorowej. Bo jeżeli wierzyciel miał zapłacić nam z góry, czyli tutaj na przykład jednostka samorządu terytorialnego miała zapłacić wynagrodzenie z góry, tego nie uczyniła, to nie mamy jeszcze podstawy do naliczenia odsetek z ustawy antyzatorowej, bo nie doszło do spełnienia warunków w postaci spełnienia świadczenia wzajemnego i nie upłynął jeszcze też ten termin płatności wynikający z ustawy, więc nie ma warunków do naliczania odsetek ustawy antyzatorowej, ale jednocześnie mamy opóźnienie w płatności. Dlatego jak najbardziej działa nam regulacja kodeksu cywilnego, natomiast w momencie spełnienia świadczenia mamy już spełnione pełne przesłanki do naliczania odsetek według ustawy antyzatorowej i od tego momentu powinniśmy naliczać odsetki według ustawy antyzatorowej. Więc to jest taki tutaj niuans, na który w tego typu sytuacjach trzeba by zwrócić uwagę, żeby prawidłowo ustalić należności czy zobowiązania wynikające odsetek. Jeśli chodzi o odsetki w zarysie, to zasadniczo tyle, ile chciałem powiedzieć. Natomiast warto jeszcze dodać, że w ustawie antyzatorowej obok odsetek istnieje drugi taki instrument sankcjonujący naruszanie terminów płatności. To jest rekompensata za dochodzenie należności, która też wywoływała pewne problemy drobne, bo są to kwoty pieniężne, tak jak widać na slajdzie, których wysokość zależy od tego, o jakiej kwocie zadłużenia mówimy, ale których wierzyciel może się domagać w przypadku przekroczenia terminu płatności. Pytanie, jakie się pojawiło, to pytanie, czy on faktycznie te koszty musi ponieść i czy w ogóle jakieś warunki musi spełnić, żeby tych świadczeń dochodzić. No tutaj stanowisko też jest jednolite, takie, że nie ma tutaj żadnych dodatkowych warunków, które warunkowałyby możliwość dochodzenia tego świadczenia. Co jest tutaj istotne, bo jeżeli jakiegoś świadczenia dochodzi na przykład gmina, to z automatu przy transakcji handlowej powinna dochodzić również przysługującego jej świadczenia w postaci tej rekompensaty za dochodzenie należności. Te kwoty w euro przeliczamy na ostatni dzień miesiąca, poprzedzający dzień miesiąca, w którym powstała wymagalność roszczenia o zapłatę. A o tym zdarza się też zapominać zarówno w relacjach B2B, jak i właśnie w relacjach z podmiotami publicznymi. No a formalnie niedochodzenie tej należności jest niedochodzeniem jakiejś należności organu publicznego, na przykład jednostki samorządu terytorialnego. Z drugiej strony, jeśli chodzi o obronę przed zapłatą tej rekompensaty, no to też się podkreśla jej bezwzględny charakter, czyli na przykład mieliśmy przypadek, w którym szpital bronił się swoją trudną sytuacją finansową, no ale sąd uznał, że to w najmniejszym stopniu nie jest podstawa do uchylenia się od obowiązku poniesienia ciężaru tej rekompensaty. Czyli ona ma taki dosyć bezwzględny charakter. I tytułem już takiego podsumowania możemy sobie powiedzieć, kiedy nam znajdzie zastosowanie ta ustawa antyzatorowa i odsetki oraz rekompensata, które są w niej przewidziane w przypadku relacji z OTST. I co do zasady będą to wszelkie umowy, w których jednostka samorządu terytorialnego występuje jako dłużnik. To będą umowy, w których wierzyciel jednostki samorządu terytorialnego może dochodzić zarówno odsetek według ustawy antyzatorowej, jak i rekompensaty. Czyli wszelkie zamówienia publiczne, na przykład na roboty budowlane. Tutaj też mamy orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który wprost wskazał właśnie, że rozstrzygnął, że to jest transakcja handlowa, czy odpłatne oddanie nieruchomości do czasowego korzystania, tak, najem, dzierżawa, też jak najbardziej tutaj jest transakcją handlową, w której można stosować takie rozwiązania. Czy należy stosować rozwiązania z ustawy antyzatorowej, to też mamy tutaj rozstrzygnięcie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Natomiast ograniczone zastosowanie ustawy antyzatorowej będziemy mieli miejsce tam, gdzie jednostka samorządu terytorialnego występuje jako wierzyciel. Ograniczone w tym znaczeniu, że jednostka samorządu terytorialnego nie jest tym podmiotem i to był problem właśnie taki jeden z większych, który wyniknął na gruncie naszej ustawy. Jednostka nie jest podmiotem,
który jest uprawniony do dochodzenia tych wyższych odsetek, czyli wierzyciel jednostki samorządu terytorialnego może dochodzić odsetek z ustawy antyzatorowej, ale w drugą stronę to już nie działa. Z tego powodu, że dyrektywa w odróżnieniu do naszej ustawy, i tu jest sedno problemu, dyrektywa jasno wskazuje, że odsetek można się domagać w sytuacji, gdy wierzycielem jest podmiot publiczny, natomiast nic nie mówi o takim prawie odwrotnej sytuacji, gdy wierzyciel publiczny, gdy podmiot publiczny jest wierzycielem, tylko tam, gdzie jest dłużnikiem, przepraszam, przed którą przekręciłem. Tam, gdzie jest jednostka samorządu terytorialnego dłużnikiem, wierzyciel może się domagać odsetek, w odwrotnej relacji już jednostka nie może się domagać tych odsetek. I ten problem był rozstrzygany na gruncie pobierania opłat za użytkowanie wieczyste, no, gdzie przyjęto, że właśnie nie ma podstaw do tych odsetek. Natomiast jest podstawa do rekompensaty, o której mówiłem. Ustawa antyzatorowa nie znajdzie też, o tym trzeba pamiętać, doświadczeń innych niż wynagrodzenia za wykonanie umowy, czyli na przykład kary umowne, to nie są świadczenia, do których możemy naliczać odsetki z ustawy antyzatorowej. I pamiętamy też, że w ogóle ustawa nie znajdzie, to co powiedziałem na początku, zastosowania tam, gdzie mamy z dwóch stron organy publiczne. I podsumowując, no, na to trzeba zwracać uwagę, ustalając ten zakres świadczeń przysługujących jednostce samorządu terytorialnego lub których można dochodzić potencjalnie od jednostki samorządu terytorialnego, na pewno trzeba zwrócić na ustalenie terminu zapłaty, pamiętając o tym, że ze względu na regulację ustawy antyzatorowej ten właściwy termin to nie zawsze będzie termin, który jest wskazany w umowie. Może się okazać, że, i to się zdarza, że postanowienia umów w tym zakresie są po prostu nieważne i w ich miejsce wchodzą postanowienia umów ustawy antyzatorowe. Musimy ustalić prawidłowość terminu wystawienia faktury dla ustalenia tej przesłanki warunkującej naliczanie odsetek według ustawy antyzatorowej, bo tutaj też się zdarza, że terminy wystawienia faktur no nie do końca są prawidłowe i niekoniecznie, albo też zdarzają się takie przypadki, są niezasadnie i w sposób nieważny modyfikowane umownie. I trzecia rzecz, no to musimy właśnie, mając te okoliczności na uwadze, ustalić, jaki tak naprawdę typ odsetek i kto może naliczać. I pamiętać, że nie zawsze to, że w umowie mamy napisane, że możemy dochodzić odsetek ustawowych, oznacza, że możemy dochodzić tylko odsetek ustawowych, bo wbrew temu zapisowi bardzo często jest podstawa do dochodzenia odsetek z ustawy antyzatorowej. Jeżeli intencją stron jest ograniczenie wysokości tych odsetek, no to trzeba byłoby to jakoś wprost napisać i zastanowić się, na ile to będzie jednak skuteczne, czy to stało sprzeczności z dyrektywą i z tą ustawą antyzatorową. Więc takie obniżenie umowne odsetek poniżej minimalnych odsetek wynikających z ustawy antyzatorowej w mojej ocenie byłoby nieważne. Natomiast wierzyciel sam z siebie może to swoje roszczenia ograniczyć, co bardzo często ma w praktyce miejsce. To tyle, co chciałem powiedzieć i dziękuję Państwu za uwagę.